Mówisz, Jacek Sobala, witam w szybkich mediach. Nie, nie, już odkładam, spokojnie. Jest poniedziałek, 7 sierpnia, coraz szybciej się robi, się na 15 po 9, punktualnie jak zawsze. Najmocniej tu jakieś takie latało, musiałem to załatwić, żebyśmy mogli jak ludzie ze sobą porozmawiać. Tak, to jest na grzybobraniu. O grzybobraniu będzie, ale to potem. Zaczniemy od tego, co się stało w Gdańsku. Tam pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz milczy, ale ja państwu zdradzę, dlaczego ona tak milczy. No po kolei. Środkowa Frankonia to kraina historyczna w południowych Niemczech, współcześnie okręg w Bawarii. To wszystko są bardzo ważne informacje. Nas oglądają młodzi ludzie, oni się uczą. Kilka dni temu samorząd województwa pomorskiego zapraszał na stoisko regionu środkowej Frankonii na Jarmarku Dominikańskim i w zaproszeniu napisano tak. Województwo pomorskie łączy ze środkową Frankonią porozumienie o współpracy podpisane 5 kwietnia 2000 roku. Kosztowanie kultury frankońskiej uświetni muzyka folklorystyczna, którą zagra orkiestra dęta Zeitfahrtrieb z Ulzenheim. Zgodnie z obietnicą procesja na Jarku Świętego Dominika w Gdańsku niemiecki zespół ludowy wykonał ulubioną piosenkę Wehrmachtu. W Polsce znaną pod tytułem Heili Heilo. Jak się wpisze Heili Heilo, to od razu wyskakuje. Nie będę się silił na ten swój słaby niemiecki i państwu przytaczę, jak brzmi ten oryginalny tytuł tej ludowej wersji. Telekino, pokażcie proszę uprzejmie, jak to wyglądało w tym Gdańsku. Czasem jest taka sytuacja, że władze miasta milczą. Pani prezydent Dulcesa, tak zwykle elokwentna, nie ma nic do powiedzenia. Ale ponieważ ten występ zespołu Zeitfahrtrieb wywołał oburzenie, organizatorzy jarmarku postanowili całą sytuację wyjaśnić i w komentarzu na facebookowym profilu Jarmarku Dominikańskiego ci organizatorzy napisali tak. Piosenkę wykonywał zespół ludowy, który przyjechał z oficjalną delegacją środkowej Frankonii i promował tradycyjne produkty na Jarmarku Świętego Dominika. Zespół wykonywał ją w oryginalnej, ludowej wersji z XIX wieku. Przepraszam najmocniej, ale ja tam nie słyszę, żeby oni śpiewali Heidi. Oni śpiewają Heidi moim zdaniem. Chyba, że ja mam coś również z uszami, tak? No właśnie między innymi, to jest ważne. Między innymi na tym polega problem, że oni sobie nie śpiewali tej ludowej wersji, tylko tą taką wersję z Wehrmachtu, Heili Heilo. Zespół wykonywał ją w oryginalnej ludowej wersji z XIX wieku i nie miał świadomości jej jednoznacznie negatywnego skojarzenia w Polsce. Zwróciliśmy uwagę na niestosowność takiego zachowania, przepraszamy za zaistniałą sytuację. Warto podkreślić, że delegacja środkowej Frankonii rozpoczęła swoją wizytę na Pomorzu od złożenia wieńca pod pomnikiem obrońców wybrzeża na Westerplatte. Tak piszą organizatorzy tego jarmarku na facebookowym profilu. W Warszawie w godzinę W komuchy puszczali międzynarodówkę. Pamiętają państwo, pokazywaliśmy to. No tak, żeby bardziej się niosło, to najlepiej się niesie po wodzie, to z barki puszczali. W Gdańsku teraz krzyżaki śpiewają Heili Heilo. Ja krótko powiem, nie będę na ten temat pluł, bo to nie ma sensu. Jeżeli chcecie takiej Polski, żeby tak właśnie było, żeby zamiast tych powstańczych piosenek była międzynarodówka i ten hymn Wehrmachtu, to głosujcie na Tuska.
Tak, to wtedy taka Polska właśnie dokładnie będzie. Od kołyski aż po grób matka Tuskowi to śpiewała i dla niego to na pewno nie jest nic, nic strasznego. Telekino, czy my możemy, ja nie wiem, czy my możemy pokazać fragment filmu Zakazane piosenki, tylko ja się boję, że ten cały YouTube, to on nas weźmie i zglanuje za to, że to jest promowanie faszyzmu. No ale spróbujmy, dobra. Bardzo uprzejmie poproszę o taki krótki fragment z filmu Zakazane piosenki. Zakazana melodia. Przestań, Romek. Już nie można tego słuchać. A pamiętacie, jak nas tym dręczyli? Wojsko, partia, nawet ich dzieci, te Hitlerjugendy. No, śpiewasz to oni kochali przy każdej okazji. To była specjalna okazja, żeby nas załamać. Robili to celowo, planowo. Aleśmy się nie dali. Może ktoś tam tym pajacom z tego YouTube'a wytłumaczy, że to jest pierwszy polski film fabularny z 1936 roku i... No dobrze, w rozmowie z portalem Niezależna ten skandal w Gdańsku skomentował poseł Prawa i Sprawiedliwości Kasper Płażyński. Powiedział tak: moim zdaniem to nie było spontaniczne okazywanie radości objawiane śpiewaniem starej żołnierskiej piosenki, tylko raczej było to zrobione z pewną jedną pogardą do nas, do Polaków. Zresztą na tym nagraniu widać, że niektórzy z nich mają zażenowane miny. Jeden pan się odwraca, nie chce w tym uczestniczyć. Oni się schowali przed deszczem w jakiejś altanie i po prostu zaczęli taką przyśpiewkę sobie recytować, ale to jest powszechnie znana piosenka. Ona była na ustach wszystkich żołnierzy Wehrmachtu, jak kroczyli przez Polskę, jak mordowali Polaków. To jest ich taki główny utwór triumfalny. Jasno słychać na tym nagraniu, że oni śpiewali nazistowską, przerobioną wersję tej piosenki, gdzie zamiast o imieniu kobiety Heidi mówi się o hajlowaniu. Zamiast Heidi jest Heidi. To rzecz niedopuszczalna, straszna, bo pokazuje, że ci ludzie, którzy powinni przyjeżdżać do nas i wzbogacać nas kulturowo, jak to się modnie mówi, są naszym sąsiadem, przyjeżdżają i mają jakąś satysfakcję, że mogą tak prowokować i potem być może mówić wśród swoich kolegów nazioli, że przyjechali do Gdańska i w ten sposób postępowali wobec Polaczków. Kasper Płażyński stwierdził, że nigdy więcej ta kapela nie powinna zostać zaproszona do Polski, a organizator, czyli Międzynarodowe Targi Gdańskie, czyli instytucja miejska, powinna zabrać głos w tej sprawie, bo to jest jednak uderzenie w najtrudniejsze momenty w historii, bo przecież Gdańsk po 1 września spłynął krwią Polaków. No, to się stało w życzeniu pana Płażyńskiego zadość. Organizator zabrał głos. Jak zabrał głos, to państwu przeczytałem z tego, co tam zostało napisane na tym facebookowym profilu. Dlaczego milczy Dulcesa? Dlaczego pani prezydenta Aleksandra Dulkiewicz, tak zawsze elokwentna, nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie? Proszę państwa, moim zdaniem, ja jestem o tym głęboko przekonany i bardzo w to wierzę, ona od wczoraj, no już jak wyszła z szoku, w gronie najbliższych współpracowników pisze swoją rezygnację. To jest bardzo trudno znaleźć odpowiednie słowa, żeby po czymś takim, co tam się wydarzyło w Gdańsku, przeprosić Polaków tak, jak oni na to zasługują. No tym bardziej, że mamy rocznicę rzezi na Woli. No i generalnie no to jest jednak tak, że no poza takimi jednostkami, umówmy się, że tam matka każdy bochenek chleba chrzciła błyskawicą, poza takimi jednostkami jak Tusk, no to większość z nas się wychowała w takich domach, że jednak w kuchni przy dziecku to nikt nie mówił. Więc to, co zrobili ci przyjaciele z Bawarii, no to jest ta kropla, która już na pewno musiała przerać te czary goryczy, jeśli chodzi o panią prezydent Aleksandrę. I ona, no biedna dziewczyna w sumie, kombinuje, szuka słów, jak nas przeprosić za to wszystko, bo to nie jest, jak państwo dokładnie przecież znają tę samą historię,
pierwszy tego typu przypadek. Tam ten wiceprezydent Grzelak mówiący o tym, że II wojna światowa wybuchła, bo najpierw było złe słowo Polaka wobec Niemca. I potem ten pomysł Dulcesy, żeby 1 września to taki korowód kolorowy przeszedł ulicami Gdańska, tego samego Gdańska, w którym ci przyjaciele mordowali Polaków. No i tak dalej, i tak dalej. No więc teraz ona tak kombinuje, jak, nie jak wyjść z tej sytuacji, bo to jest sytuacja bez wyjścia. I jakich słów użyć? Jakich słów użyć? Jakie słowa byłyby odpowiednie, żeby Polaków za to wszystko przeprosić? Ja chcę w to wierzyć. Tak. Ja bardzo chcę w to wierzyć. Ja bardzo uprzejmie Państwa proszę, żeby mnie Państwo z tego nie wytrącali, tak? Z tego przeświadczenia, bo to musi tak być. To na pewno dlatego Dulkiewicz nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia. Dużo mówi za to następca Tuska, Manfred Weber. To jest ten, który zastąpił Tuska w IPPP. Manfred Weber, proszę Państwa, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w rozmowie z niemiecką telewizją CDF po raz kolejny zaatakował Prawo i Sprawiedliwość. To dokładnie powiedział Weber. Powiedział tak: każda partia musi zaakceptować państwo prawa. To jest zapora przeciw przedstawicielom PiS-u w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media. W tych trzech zasadach się nie zachwiejemy. Kto to akceptuje, może być demokratycznym partnerem, konkurentem politycznym, ale demokratycznym partnerem. Wszyscy inni, którzy tego nie przestrzegają, jak niemiecka AfD, jak Le Pen we Francji albo PiS w Polsce, są naszymi wrogami i będą przez nas zwalczani. Tacy to są krzyżacy, że oni mają w Polsce wielu takich, którzy im sprzyjają, no to ja to Państwu za chwilę udowodnię na przykładzie takiej pewnej pani menedżer tych międzynarodowych targów gdańskich, Karoliny Szłoda. Ale najpierw pana Mirka powitam. Dobry wieczór, panie Mirku. Dobry wieczór Państwu. Panie Jacku, ja dodam jeszcze jedną rzecz do tych całych spraw. W rejonie katowickim, w zasięgu województwa katowickiego, z Katowic jest taka stacja radiowa lokalna. I wie pan co, teraz mamy dzień tak zwanej pamięci, uczczenia tych bohaterów, tych pomordowanych, rzeź woli, inne rzezie w Polsce. Oni sobie zrobili w tym radiu tydzień kultury niemieckiej. Wie pan co, jak słucham tej stacji, często jej słucham. Pierwszy raz mnie od tej stacji odrzuciło. Jest to taka półchrześcijańska stacja. Utrzymuje się z reklam, ale wyznaje zasady katolickie, bo tam i msze nadają, i modlitwy takie, 3 razy dziennie różaniec też i tak dalej. Wie pan co, aż mnie odrzuciło. I to, co ja kiedyś mówiłem, że słuchajmy więcej Bachów, Beethovenów, Wagnerów i promujmy te festiwale tej tak zwanej kultury niemieckiej. Ci, co oglądali program o Wagnerowcach na telewizji publicznej w tamtym tygodniu, etymologia i powstanie tej grupy Wagnera na bazie tej tak zwanej wysokiej kultury niemieckiej, czyli muzyki Wagnera, Bacha, Beethovena mniej więcej, na tej muzyce oni się wzorowali, na tych tradycjach wynikającej z tych utworów. Tak było podane w tym materiale o grupie Wagnera, który był nadany w telewizji publicznej w tamtym tygodniu. Można go na mediach internetowych znaleźć. Tam jest, nie pamiętam jak on się nazywa, ale jest dostępny. I kto chce, to sobie poszuka o grupie Wagnera taki ten. Mhm. I aż w głowie się nie mieści. I mnie można zarzucać różne rzeczy. Dlaczego Kościół, i Kościół katolicki wpisuje się w to, bo te modlitwy po niemiecku, na przykład koronkę, często z telewizji Republika słucham, jedna część koronki po niemiecku. Przepraszam bardzo, o co te dzieci wrześni, z wrześni innych
miejscowości walczyły, żebyśmy my sami sobie wprowadzali niemiecki, szwabski szwargot do kościoła. Przepraszam bardzo, mnie aż odrzuca. Jak mi ktoś chce zepsuć humor, to słucham na przykład, oglądam koronkę, czy jakieś inne czasem modlitwy są nadawane, czy na telewizji publicznej, czy na innych mediach prawicowych, a tu wychodzą, wylatują z Niemiec, po niemiecku. No wie pan co, to jest coś takiego i to zazwyczaj psują humor człowiekowi, sobota, niedziela. Wtedy to jest, na 100% mogę się założyć, że z jednych łagiewnik albo z drugich łagiewnik będzie nadawana koronka, jedna część po niemiecku. To jest takie popsucie mnie przynajmniej humoru na cały kolejny dzień, że się odeczywa wszystkiego. Rozumiem, że chcą być tacy fajni, ale język niemiecki to jest dominujący język w piekle poza rosyjskim. Jak można ten język tolerować jeszcze na własne życzenie i promować kulturę szwabską? Czy oni robią to samo odnośnie polskiej kultury? Zapytajmy ich o polskich twórców jakichś. Co wiedzą o Reju na przykład? Czy słyszeli coś o Reju Kochanowskim? A my Polacy znamy ich literaturę, znamy ich muzykę, znamy inne rzeczy. To, że znamy, to nie znaczy, że musimy jej ją hołubić. Przestańmy to robić. Kiedy do nas wszystkich to dotrze, żebyśmy się tak nie angażowali w tą niemiecką kulturę? No przecież pani Małgosia z Pszczyny ma chyba rację z tym, że na Śląsku to jednak są niezbyt rozgarnięci ludzie, żeby w takim okresie jak teraz, ten miesiąc pamięci tych ludzi ginących za ojczyznę, robić tydzień kultury niemieckiej, chyba tej faszystowskiej, tej bandyckiej właśnie. To by się zgadzało, bo ta kultura mordująca ludzi to jest właśnie ta kultura niemiecka. Grupa Wagnera też właśnie na tej kulturze niemieckiej jest utworzona i sięgają do tych wzorców właśnie niemieckiej kultury, takiej wysokiej, szlachetnej. Wie pan co, to aż ręce opadają, jak się słyszy to wszystko i nie wiemy, co o tym powiedzieć. Dobrze, jak ktoś sobie chce poprawić humor, to polecam taki zestaw wierszowanych, takich dwuwierszowych zdań, takich sentencji księdza biskupa Antoniego Stanisława Krasińskiego. To jest biskup wileński, nie mylić z biskupem kamienieckim, bo było dwóch takich biskupów o takim samym imieniu i nazwisku. Chodzi o tego biskupa, co napisał Wielki Słownik Synonimów Polskich. To był biskup wileński. Ojejku, tam jest, on napisał 300 takich wierszowanek dwuwyrazowych na przykład. I można, a to jest na pewno do zacytowania, bo my przed 22 jesteśmy. Na pewno są do cytowania, to jest tego. Młodzież jest pięknym kwiatem ojczyzny, nadzieją, lecz niesmaczne są jabłka, póki nie dojrzeją. Ucz się młodzi, a nie bądź do działań zbyt skora. Panie Mirku kochany, ja panu powiem tak, wie pan co, no we mnie to pan nie znajdzie tutaj odpowiedniego rozmówcy w tej sprawie, dlatego że ja się z panem zgadzam. Ja bym poszedł nawet o krok, chciałem powiedzieć, o bardzo wiele kroków dalej bym poszedł w sprawie tego języka. Ja mam coś takiego, że no ja przepraszam bardzo, ale jestem uczulony i źle znoszę, tak, to niemieckie szprechanie. No dobra, bardzo uprzejmie dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Obiecałem państwu, że zacytuję, co ta pani menedżer zrobiła. Karolina Szłoda, social media, menedżer międzynarodowych targów gdańskich, organizatorka Jarmarku Świętego Dominika, przysłała Polskiej Agencji Prasowej takie oświadczenie w sprawie tego występu niemieckiego zespołu ludowego. Miasto Gdańsk i Międzynarodowe Targi Gdańskie przyjmują przeprosiny wystosowane przez niemiecką delegację po występie ludowego zespołu reprezentującego okręg środkowej Frankonii. Niemiecki region ubolewa z powodu zaistniałej sytuacji i tłumaczy, że w żaden sposób nie chcieli nikogo urazić.
Piosenkę wykonywał zespół ludowy, który przyjechał z oficjalną delegacją środkowej Frankonii i promował tradycyjne produkty na jarmarku Świętego Dominika. Zespół wykonywał ją poza oficjalnym programem i w oryginalnej ludowej wersji z 1830 roku. Podczas jarmarku Świętego Dominika ma miejsce ponad 60 wydarzeń artystycznych. Organizatorzy uwzględniają występy na scenie głównej, natomiast nie mają wpływu na przyśpiewki w różnych przestrzeniach jarmarku, tak jak było w powyższym przypadku. No tak, tylko pani żnie głupa, pani Karolina Szłoda, bo problem między innymi polega na tym, że to nie była ta wersja ludowa, co przecież no każdy może sobie sprawdzić, bo to słychać, że oni śpiewają Heidi, a nie Heidi. Proszę szanownych państwa, o tym grzybobraniu to ja powiem, ale w drugiej części tak z tego wynika. Krótką przerwę teraz zrobimy i za chwilę wracamy.